Hello, tutaj Delorak55, a to jest następny odcinek audiologa, w którym opowiadam, co się dzieje u mnie, w moim życiu, no i opowiadam także o grach i o moim kanale. No, no cóż, zaczynamy od zapowiedzi na moim kanale, jak zwykle. I obiecuję, tym razem dokończę tego portala, bo jeden part tylko zrobiłem z trzech pewnego odcinka i przyznam się, że resztę tych partów usunąłem nieumyślnie, przypadkowo. Automatycznie usuwam wszystko, co tam zrenderowałem, patrzę, a coś nowego nagrywam, no to usuwam wszystko i dopiero sobie przypomniałem po czasie. Więc plików już nie mogę odzyskać. Za długi rozstęp czasu był, bo mógłbym jeszcze takim programem odzyskać się, ale niestety za późno. No i będę musiał od tamtego momentu nagrać dalej, co się działo. No i tak, dalej to jest lolakowy garaż. Tak, wreszcie, w końcu, po tak długim czasie znowu będzie lolakowy garaż. Jest. I tym razem będzie częściej, mam więcej czasu. Fajnie, prawda? Jest w końcu przerwa świąteczna. I tak. No to teraz przechodzimy do pewnych spraw. Jak możecie słyszeć, mam wreszcie te nowe mikro. Właśnie mówiłem, pisałem nieraz na YouTubie, że mikro mi się zepsuło, nie mam jak nagrywać. Miałem takie straszne mikro, którym wszystko trzeszczyło, szumiło. Więc używałem je tylko do rozmowy z kolegami. Do nagrywania lepiej nie nagrywać na tym miksie, bo totalna masakra by była. No ale cóż, mam nowe mikro. Jest to Tracer Studio. Taki fajny, mały mikrofon. Wygląda bardzo fajnie, ze statywem. Taki bardziej studyjny, choć w wersji trochę mikro, ale jak słychać, głos jest całkiem niezły. I mam nadzieję, że to urozmaici moje filmiki. Ok, następną rzeczą jest IGC Special. I to jest właśnie on. To jest Mercedes-Benz SLR McLaren. Tak, świetny samochód, świetnie wygląda. Mam w nim taki mały bodykit, który nie jest już dostępny, bo kupiłem tego SLR-a bardzo dawno za busty i wsadziłem do niego właśnie taki mały bodykit. Jeszcze miałem w nim spoiler, to, bo było to za czasów, kiedy jeszcze bodykity były razem ze spoilerami i maskami. I miałem jeszcze w nim spoiler, ale go usunąłem bez spoilera, bo wygląda lepiej. No i cóż. W tym czasie, jak będę gadał, pojedziemy w wyścig Heritage Hakes, a to dlatego, że samochód ma nieziemskie przyspieszenie, ale niestety wadą jest to, że trochę słabo skręca. No, słabo skręca po prostu. Seryjny co prawda lepiej skręca, ale chcę wam przedstawić, jak będzie się spisywał przy moim setupie. A mój setup to są głównie ultrasy, co zaraz przedstawię, jak dołączę do jakiegoś lobby, o ile znajdzie jakieś lobby. Może kolega? A, nie ma nikogo takiego. No dobra, to idziemy dalej. Więc zaraz zaprezentuję wam tego McLarena. A wam zapowiadam, wiem, już były zapowiedzi, ale mam zapowiedź innego filmiku, bo to będzie wyjątkowy filmik, w którym będę uczestniczył wraz z pewnym kolegą, którego na pewno znacie. Więc możecie się szykować na coś wielkiego. Może nie aż tak wielkiego, ale miło, że wreszcie z nim coś nagram. Dobra, lecimy dalej. Ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć, i to jest główny temat naszego audiologa, czyli mojego audiologa, są unsuby. Są one zapewne spowodowane tym, że nie pojawiają się zbyt często u mnie filmiki. W sensie w środku tygodnia głównie. No kurde. Zanim się doczekam jakiegoś lobby, to pół godziny minie. Więc pojedziemy na start.
Czekajcie, muszę sobie lekko ściszyć, bo nie słyszę własnych myśli. No i tak. Suby. Ludzie, słuchajcie. W środku tygodnia zazwyczaj nie było. No teraz mam wolne, będzie więcej tych filmików, ale nie było. Dlatego, że jestem w internacie, w szkole. A i wtedy nie ma szans, żeby coś nagrał. Przynajmniej coś z komentarzem. Z względu na to, że pełno ludzi jest wokół. Się pełno ludzi. O, jest lobby, jest. Mam kolegów w pokoju, którzy. No cóż. Nie są. Którzy by na pewno się wtrącali i mi przeszkadzali. Więc jeśli o to chodzi, to słabo. Jeśli chodzi o. I drugą rzeczą jest to, że jest tam bardzo słaby internet. No kurde, nie ma nikogo lobby, czy mi znowu ukryło. Ostatnio były lagi w Wordzie, więc wszystko jest możliwe. Ale chyba nikogo nie ma po prostu w lobby. Bo już nie ma takich lagów. No, dokładnie. No to szukam jeszcze raz. Przepraszam, jeszcze mnie trochę kaszel bierze. Dobra, jedziemy dalej. I dlatego nie mogę nic nagrywać w środku tygodnia. Po pierwsze, jakbym coś zrobił, to żeby się trochę dłużej renderowało, bo mam w laptopie kartę Radeona, a karty NVIDIA są wydajniejsze, ponieważ mają taką tak zwaną technologię cuda, więc na Radeonie by mi się to trochę dłużej renderowało. A drugą rzeczą jest to, że jest tam bardzo zmalający net, który na dodatek mi rozrywa, więc nie wiem, czy udało mi się w ogóle coś uploadnąć na YouTube'a. Dlatego też mniej więcej od poniedziałku do piątku nie będzie żadnych nowych filmików. Chyba, że w weekend coś dużo zrobić, więc wtedy mógłbym coś zaplanować. Gdyby się pojawiło w środku tygodnia, na przykład w środę. O, są coś ludzie. GT3RS i znowu GT3RS, ale tutaj mocniejsze zostało. No, zostało te mocniejsze. I zaraz zobaczycie. Moc McLarena z mocy przyspiesza, nie wiem jak widać, ale z całym skrętem. No, co jest do cholery, no. Ale mnie to wkurwia. Nie da się normalnie pojeździć. I tak. Więc u mnie się pojawiają filmiki głównie w weekend. Więc dlatego przypuszczam, że większość osób mnie unsubuje. Unsubuje. Tak jakby w polsku, jakby to powiedzieć. Unsubskrybuje. To raczej było połączenie polskiego i angielskiego. Odsubskrybuje. O. Dlatego, że nie pojawiają się filmiki w środku tygodnia, bo myślą, a pewnie sobie odpuścił lub Amazon nas w dupie robi sobie kiedy chce i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Się o to chodzi, że nie mam jak po prostu. Tak to by filmiki się pojawiały prawie codziennie. No cóż, ale takie życie. No i to tyle jeśli chodzi o tego właśnie, jeśli chodzi o te subskrypcje. I niedługo mam nadzieję, że dobiję do tych 200, więc nie martwcie się, ja nadal jestem. Właśnie przez ostatnie, w ostatnim weekendzie nie było subskrypcji właśnie. Subskrypcji, nie subskrypcji, a filmików to dlatego, że byłem właśnie zajęty nauką. Też pisałem o tym biuletynie na YouTubie. Jest tu ktoś? Halo? Halo? O, puste lobby jak zwykle. Dlatego, że byłem strasznie zajęty nauką, choć teraz musiałem wyciągać trochę oceny. Teraz już niekoniecznie muszę. Znaczy się, jeszcze coś tam muszę zrobić, ale to nie będzie przeszkadzało w YouTubie. Zrobię, nagram, zrobię swoje, potem zrobię filmik. Nie, to raczej nie będzie zbytnio przeszkadzało. Po prostu będę miał mniej czasu na swoją wygodę. Ach, te multi, normalnie mnie to tak kurza. Tyle osób gra, niby tyle osób gra, a... nikt nie może dołączyć, kurde.
normalnego wyścigu multiplayerowego. To jest chore. No, więc nie martwcie się, nadal jestem. Po prostu w weekend tylko się powinny pojawiać filmiki. Jest to winą głównie łącza, bo filmiki bez komentarza mógłbym robić jakieś ciekawe, ale zbytnio nie mam na nie pomysłu. Chciałbym zrobić filmik o nazwie Power of Nissan 350Z. Zrobiłem wcześniej filmik Power of Nissan 370Z. Macie tutaj gdzieś adnotację w rogu. I teraz właśnie chciałbym zrobić jeszcze z 350, bo ten samochód ma swoją ma asa w rękawie, którego moglibyście się nie spodziewać. O, Zonda F. Jakie ona ma skille? Nie ma perfect starta. W sumie ja mam poprawę osiągów, jakieś te pierdoły zbytnio się nie przydadzą. Tutaj jakiś tuning w ogóle, stringować Zonda F. Bodykit mi się nie podoba w ogóle. Spoiler, o Jezus, masakra. Widać, że gościu średnio zna się. No co jest do cholery? Normalnie to jest tak wkurwia. Możliwe, że myślą, że jestem cheaterem lub coś. Bo jakoś teraz jest na rotacji ten McLaren. To może myślą, że jestem jakimś cheaterem, oszustem, kiedy ja nie chcę oszukiwać, ja chcę normalnie przejechać, pokazać wam moc tego SLR-a. Pewnie teraz dużo osób się będzie oskarżał, normalnych ludzi, bo ten samochód właśnie ma bardzo, bardzo mocne przyspieszenie. Ja znalazłem kogoś. No nie. Nie znalazłem. Widzę, że to po prywatnym zostało lobby. Bo jeśli jest 26 sekund, to zazwyczaj zostaje lobby po prywatnym. No dobra, że wam to jakoś pokażę, to przyspieszenie. Możecie teraz tam zauważyć, że samochód niesamowicie przyspiesza, ale zwolnię tak mniej więcej do 100. Nawet jest pod górkę i patrzcie. Bardzo fajnie przyspieszał. To jest prosta i spójrzcie, przecież to jest piękne. To 300 jak się rozpędza. Tylko właśnie, jedyną wadą jest ten skręt. Ogólnie możecie obejrzeć mój rolokowy garaż. Jest to drugi mój rolokowy garaż, który zrobiłem dla was. I właśnie przedstawiam w nim tego SLR-a. Zrobiłem małą gapę, jeśli chodzi o kolory tego samochodu. I powiem szczerze, że to jest jeden z samochodów, w którym bardzo często jeżdżę na prywatnych. Ze względu na to, że właśnie świetnie wygląda, jest to naprawdę przepiękny samochód. Uwielbiam go z wyglądu. Jeszcze z tym malowaniem, jaki zrobiłem, wygląda jeszcze lepiej. Mam wsadzony do niego ten mały bodykit, który zbyt dużo nie ingeruje, a który jak dla mnie upiększa jeszcze ten samochód. Na pole golfowe. A tu jeszcze jedna skoczenia jest. Nie widziałem jej. Myślałem, że jest tylko. Że są tylko dwie, a tu jest. Są trzy. Też, że moja pamięć. Tylko nie do końca. Aha, i na tym jest właśnie napis NFSW. Okej. A to też w sumie jest przepiękne. Wow! Haha, obróciło mnie. Chyba wam nie pokażę tego wyścigu. Niestety. Okej. Czy coś mam jeszcze ciekawego do opowiedzenia wam? Oprócz tego, że
te pole golfowe mi się strasznie podoba. Pamiętam w zeszłym roku, jak pierwszy raz zaprezentowali te pole golfowe, gdy dali je, to się tak cieszyłem. I również tych niezwykłych ozdób śnieżnych, świątecznych na całej mapie daje naprawdę, naprawdę świetny klimat. Wordzie, czuć po prostu ten klimat świąt. Szkoda, że za oknem jeszcze nie mam śniegu. Wtedy bym w pełni czuł ten klimat świąt. Jeszcze jeden wyskok. Bom. Okej. Wyjeżdżamy stąd. I trafik na dzień dobry. Okej, chyba. Nic ciekawego. O, czekajcie, jest coś. No nie! Dobra, na pewno się nikt nie pojawi. Dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o... właśnie. Audiolog. Jutro powinien być rockowy garaż. Tak, dokładnie, rockowy garaż mam dla was jutro zaplanowany i oczekujcie także specjalnego filmiku, który się pojawi na kanale właśnie mojego kolegi. Więc do zobaczenia, komentujcie, oceniajcie i klikajcie rolowaty guzik. Właśnie, może jeszcze chwilę mam zajmę. Jeśli mówię klikajcie, w sensie kurde, no, normalnie teraz zapomniałem ostatni tekst. Dobra, to tak. Kiedy mówię, komentujcie, oceniajcie i klikajcie rolowaty guzik, to nie mam, nie mówię tutaj bezsensownie, mówię to, żebyście to robili. Nie, że was zmuszam, bo jeśli wam się filmik podoba, to kliknijcie lubię. To jest tylko jedno kliknięcie. Wiem, że też zbyt często tego nie robię. Ale kliknijcie lubię, kliknijcie, skomentujcie ten filmik, oceńcie go. Chciałbym zobaczyć, po pierwsze chciałbym sprawić, żebyście byli aktywni. Oj, przepraszam za ten odgłos. Zapomniałem przeglądarki wyłączyć. O czym ja mówię? Tak. Pierwsze, skomentujcie ten filmik, bo chciałbym wiedzieć, jakie macie zdanie na temat tych audiologów i tak dalej, w sensie każdego filmiku, jaki przedstawię, żebym mógł na przykład jakiś sposób je ulepszyć lub porozmawiać po prostu z wami na ten temat. Drugą rzeczą, oceniajcie, chcę się dowiedzieć, czy lubicie ten filmik, czy wam się podoba, czy jednak nie. To także się przekłada na komentarze i subskrybujcie, jeśli naprawdę jeśli mnie śledzicie, a jeszcze nie kliknęliście tego tego przycisku, to naprawdę nic wielkiego nie szkodzi, a mnie uraduje ze względu na to, że wiem, że mnie oglądacie, że mnie lubicie i że robię to nie tylko dla siebie, ale także dla was. Więc skomentujcie, oceniajcie i klikajcie lewaty guzik. Siema!